Witam serdecznie zodiakalne wodniki i zapraszam do czytania na miesiąc lipiec 2022. Sprawdzę dla Was, kochani, ogólne energie, pracę, finanse, uczucia, zdrowie, radę od kart. Przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało z każdym z Was. Dlatego, jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, na relacje, czytania roczne, miesięczne. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Robię też, kochani, rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne, pracuję z odblokowaniem czakr oraz wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność znajdziecie pełną ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Pamiętajcie, żeby dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas działa jak osobisty amulet. Sprawdźmy zatem zodiakalne wodniki, czego możecie się spodziewać w miesiącu lipcu. Wodniki, lipiec. Praca, finanse. As buław i dwójka buław, kochani. Idziecie do przodu. Tu może przyjść coś nowego, niespodziewanego. Tu mogą przyjść nowe zlecenia, nowa propozycja pracy. No i będziecie zastanawiać się nad tym, czy nie zmienić obecnej pracy, tak? Obecnego miejsca, w którym pracujecie, bo może pojawić się coś fajniejszego, coś, co przyniesie większe zyski, lepsze finanse, ale więcej też takiego powera i energii do działania. Tu właśnie globus jest na tej karcie, jest autokar, czyli ewidentnie karta wskazuje, że możecie coś znaleźć w innym kraju, poza miejscem Waszego zamieszkania. Może to być inne miasto, inny kraj, ale będziecie myśleć o wyjeździe, o przeprowadzce, właśnie dlatego, że pojawi się coś zupełnie nowego, coś, co Wam przyniesie nowe możliwości. Dla osób, które nie zmieniają pracy, może tak być, że otrzymacie awans, podwyżkę, premię. To będzie związane też z większą ilością obowiązków na Was narzuconych, ale też na przykład możecie się przemieszczać, wyjeżdżać, pracować dodatkowo zdalnie. Także tutaj będzie dużo nowych możliwości, które się pojawią. Natomiast będzie się działo, na pewno nie będziecie się w tym miesiącu nudzić, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Co będzie zajmowało Wasze myśli, wodniki? No ładnie, będziecie zastanawiać się, kochani, co zrobić ze swoim życiem. Całkowicie przewartościujecie to życie, tak? Ale czuję, że będziecie się cieszyć tym, co przychodzi do Was. Że te nowe możliwości, które się pojawiają, są dla Was jakby takim odrodzeniem. No ten mężczyzna na karcie bardzo się cieszy, tak? On czuje wzrost, on czuje, że otwierają się przed nim szczeble do kariery. Tu są schody, tak? Do czegoś nowego, czegoś lepszego, do takich wspaniałości, które los szykuje. Także tu, kochani, kariera, awans jak najbardziej, podwyżka. No, szykują się naprawdę fajne zmiany w Waszym życiu. To są ogromne zmiany. Jeśli chodzi o dom, rodzinę, wodniki, dziesiątka pentakli, pięknie, stabilizacja uczuciowa, stabilizacja rodzinna, ciepło ogniska domowego. Jeżeli macie rodzinę, jeżeli macie tutaj związki stałe, no to będziecie się cieszyć, będziecie myśleć na przykład o powiększeniu rodziny, o ciąży, o dziecku. Będziecie też się urządzać, może razem zamieszkacie. Tutaj może być kupno nieruchomości, urządzanie domu, także kochani, bardzo ładnie. No, jeżeli ta kariera tak rusza, no to się nie dziwię. Tutaj można sobie pozwolić na upiększenie mieszkania, na coś fajnego, naprawdę. Tu jest stabilizacja uczuciowa. Dla singli, kto przychodzi, jeśli chodzi o nową miłość? No proszę, kochani, koło fortuny, zmiany z przeznaczenia. Przychodzi osoba przeznaczeniowa, odgórnie Wam pisana. To jest taka sytuacja, w której Wy będziecie się cieszyć, bo w końcu odżyjecie, poczujecie, że spotkaliście prawdziwą bratnią duszę. I mam wrażenie, że tę osobę poznacie gdzieś na wyjeździe. Być może właśnie wyjazd wakacyjny, wybieracie się gdzieś celem wypoczynku. No i tu pojawi się osoba, która jest Wam przeznaczona, bo fortuna kołem się toczy, no i teraz jesteście na wozie. To jest wspaniały czas dla Was, wodniki, jeśli chodzi o poznanie osoby do związku, do partnerstwa, bo to będzie taka osoba, która z Wami rezonuje, macie wspólne pasje, zainteresowania, oboje jesteście ambitni, oboje szukacie nowych wyzwań, no i taka osoba się tutaj pojawia. Jeśli chodzi o zdrowie w lipcu,
Tutaj, kochani, pojawiła mi się karta Rydwanu. Jeśli chodzi o tę kartę, to ona przede wszystkim zdrowotnie i chorobowo w tarocie będzie informowała Was, że żyjecie w za dużym pędzie. Być może chcecie wszystko za szybko i za łakomo. Tu są możliwe problemy neurologiczne. W wypadku tej karty możecie mieć problemy z wszelkiego rodzaju używkami, także na to też trzeba zwrócić uwagę w tym miesiącu. No i uczucia. Dopytajmy tutaj uczuciowo, co takiego się wydarzy jeszcze dla Was. Piątka pentakli. No, kochani, to jest taka karta trochę niedocenienia, trochę takiego bycia z kimś, ale poczucie samotności, albo boicie się, że stracicie tę osobę, tak? Bo tutaj leży klucz. Ta osoba tak jakby zamknęła się. Ja mam wrażenie, że może czujecie, że ktoś, kogo kochacie, nie jest dla Was, że ta osoba gdzieś się blokuje, pozamykała. Tu jest ten klucz, ale ta osoba nie dostrzega tego, że może go podnieść, otworzyć drzwi i wejść, a za tymi drzwiami czeka miłość, tak? Ktoś kogoś nie docenia, ktoś się czuje też niedoceniany. Energie są zamienne, dlatego dopasujcie sobie do swojej sytuacji. Może tak być, że to Wy nie doceniacie tej drugiej osoby albo nie widzicie tych możliwości, tak? No bo jednak pojawiło się koło fortuny wcześniej, dlatego no jest taka osoba przeznaczeniowa. Może tak być, że Wy na kogoś czekacie, aż się określi, czy chce być z Wami, czy nie. No kochani, jeżeli ktoś się zastanawia, czy chce być z Wami, czy nie, no to ewidentnie nie jest dla Was. Jeżeli ktoś Was kocha, komuś na Was zależy, to ta osoba zrobi wszystko, żeby być przy Was. Nie będzie się cofała, nie będzie robiła kroku do przodu i dwóch kroków do tyłu. Nie, absolutnie nie. Jeżeli w tym miesiącu ktoś, na kogo czekacie, będzie robił takie chocki klocki, takie podchody, ale nie wie, czego chce, a Wy czujecie się wyczerpani, zostawcie to, naprawdę, bo przyjdzie ktoś przeznaczeniowy, a Wy możecie tę osobę przegapić, bo czekacie na kogoś z przeszłości. Takich akcji tutaj nie róbcie, bo sami się skrzywdzicie. I co dalej w związku z tym? No i proszę, jesteście w karcie arcykapłanki, kochani. Tutaj przede wszystkim macie dobrą intuicję, kto jak nie wy, wodniki. Także wy czujecie, co jest dla was dobre, co nie, co warto odpuścić. Słuchajcie swojej intuicji, tak? Bo to są takie podszepty aniołów, które wam mówią, co macie zrobić, w którą stronę dalej podążać. Także no nie pozwólcie się nikomu też tutaj oszukiwać. Sami się też nie oszukujcie. Jeśli chodzi, kochani, o podróże, wyjazdy w lipcu, piątka buław. Tu może być jakiś problem, na przykład z dostaniem urlopu. To jest też takie bicie się z myślami. Możecie się obawiać na przykład, że jakiś wyjazd nie dojdzie do skutku, albo możecie się z kimś po prostu na wyjeździe pokłócić, bo to jest taka karta trochę kłótni, sprzeczek, każdy ma swoją rację, każdy tam ma swoje zdanie. No mogą się pojawić jakieś konfliktowe sytuacje, na to zwróćcie uwagę. Jeśli chodzi o karierę, kochani, dopytujemy. Paź mieczy, dokładnie, kochani, macie nowe możliwości. Ta karta pokazuje, że ruszacie do przodu, niczego się nie boicie. Tutaj prawdopodobnie ktoś będzie chciał, żebyście się doszkolili, jakieś kursy trzeba będzie zrobić, tak? Żeby poszerzyć swoją wiedzę, bo być może macie szansę na awans, podwyżkę, ale to też może się wiązać właśnie z jakąś tutaj sytuacją, gdzie trzeba będzie się wybrać na kurs. Może nauki języka, może po prostu zmieniacie pracę i na przykład trzeba się będzie doszkolić, tak, nauczyć czegoś. No tego typu sytuacje, ale kariera stoi otworem. Co przychodzi z otoczenia do wodników? Król mieczy, kochani. No ewidentnie będziecie działać, tak? Król mieczy to też wasza energia. Wy myślicie bardzo logicznie, bardzo racjonalnie. No i przede wszystkim będziecie zdążać do celu, tak? Ta osoba się spieszy, żeby dobiec do motoru i popłynąć, tak? Z prądem, jak to się mówi, ale w tym wypadku pojechać na tym motorze i dogonić swoje marzenia. Ta osoba wie, czego chce, czyli Wy po prostu jesteście w takiej sytuacji, że otrzymujecie od losu zasłużoną nagrodę, ruszacie do przodu, bo Wy wiecie, czego chcecie i przede wszystkim nie przegapcie, kochani, tych szans i możliwości, które się pojawiają na horyzoncie. Bo może się drugi raz taka sytuacja nie powtórzyć. Jaka jest zatem rada od kart? Siódemka kielichów. Zobaczcie, nie zastanawiajcie się za długo. Nie rozkminiajcie, bo może się pojawić trochę opcji. Natomiast jeżeli Wy tak będziecie przebierać, wybierać, może to, może tamto, no to koniec końców, no, możecie wybrać coś najgorszego, tak?
jak będziecie za dużo myśleć, za dużo analizować, za dużo kombinować. Także zdajcie się, tak jak tutaj karta mówiła, na potrzeb intuicji, tak? Ona Was dobrze poprowadzi, ona Wam powie, co należy dalej robić. Także kochani, macie bardzo czytelne czytanie. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Dbajcie o siebie, dużo miłości, spełnienia w karierze. Zapraszam Was oczywiście do czytań prywatnych, zapraszam Was na rytuały, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.